Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest sobota, 24 dzień lipca. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętą Kingę Dziewicę, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi, że Królestwo Niebieskie podobne jest do pewnego człowieka, który na swojej roli nasiał bardzo dobrego nasienia. Natomiast w nocy, kiedy on spał, przyszedł jego nieprzyjaciel i dokładnie w to samo miejsce nasiał chwastu. Później, kiedy jego słudzy zauważyli, że wraz z pszenicą również rośnie chwast, zastanawiali się, czy przypadkiem nie powyrywać ten chwast, żeby po prostu pszenicy było lżej wzrastać. Natomiast Pan powiedział nie, dlatego że poczekajmy do żniwa, dlatego że teraz wyrywając chwasty można by było uszkodzić również i pszenicę. Więc bądźmy cierpliwi. Natomiast później, w czasie żniwa, chwast zwiążemy i spalimy. Natomiast pszenicę bardzo drogocenną i pełnowartościową włożymy do spichlerzy. Kochani, powiem teraz coś przenośni. Każdy z nas otrzymuje od Pana Boga przy urodzeniu takie pole, pole do popisu. Może tam zainwestować swoją energię, swoje pomysły, może tam sprawić, że będą kwitły piękne kwiaty, owoce, warzywa, ale może również sprawić, że będzie tam dużo chwastów, albo może będzie jedno i drugie. Od każdego z nas zależy, jak zapuścimy tę ziemię, jak będziemy uprawiać. Mowa tutaj o duszy, w którą musimy zainwestować naszą energię. Przypomina mi się takie opowiadanie o pewnym pustelniku, do którego przyszedł chłopiec i mówi: pustelniku, ojcze, ja mam się spowiadać, tak wielu ludzi na całym świecie grzeszy i popełniają mnóstwo różnych zbrodni, ja jestem tylko małym chłopcem. I wtedy pustelnik powiedział: chcę ci powiedzieć, dlaczego powinieneś się spowiadać. Spróbuj wyrwać ten mały chwast. Wówczas chłopiec podszedł, dwoma palcami wyrwał i wyrzucił. A spróbuj wyrwać teraz ten krzew, który tutaj jest niepotrzebny. Chłopiec bardzo się mocno zaparł siebie i wyrwał. Mówi: a spróbuj wyrwać teraz to drzewo. Mówi: jest to niemożliwe. No spróbuj. Chłopiec bardzo mocno się zaparł swoimi nogami, mocno chwycił, ale drzewo nawet nie drgnęło. Wtedy wyjaśnił chłopcu, że z naszymi grzechami jest tak samo jak z tymi roślinami. Kiedy się bardzo zakorzenią w nas, wówczas będzie bardzo trudno dać sobie z nimi rady. Natomiast kiedy są jeszcze małe, możemy bez trudu sobie z nimi poradzić. W przypowieści o chwaście Pan Jezus chce nas nauczyć cierpliwości, byśmy, jeśli zauważymy jakieś zło w nas czy wokół nas, byśmy tak bardzo nie przywiązywali wagi do tego zła, byśmy raczej skupili się na tym, co dobre. Tak jak Czesław Niemen śpiewał, widząc dużo zła, które jest wokół nas, mówił, śpiewał, że ludzi dobrej woli jest więcej. Myślę, kochani, że wielu pedagogów przyzna mi rację, że nie ma jakiejś gotowej recepty dla każdej klasy. Każda klasa w szkole jest zlepkiem różnych temperamentów, charakterów, dzieci, które pochodzą z różnych środowisk. Ale pamiętam taką klasę, kiedy miałem takiego osobnika bardzo trudnego, który miał zły wpływ na pozostałych uczniów w klasie. Na początku kilka lekcji zmarnowałem, ponieważ skupiałem się tak bardzo na nim. Natomiast później stwierdziłem, że a może spróbować innej metody. Próbowałem skupić się na całej klasie, aby opowiadać, zachwycać. I okazuje się, że ten trudny osobnik, on również zaczął słuchać. Zauważył, że ja nie zwracam na niego uwagi, tylko zaczynam podkreślać to, co dobre i piękne. Wydaje mi się, że to jest metoda, o której dzisiaj mówi Jezus w Ewangelii. Byśmy czekali do żniwa, dlatego że każdy właściwie ma szansę na to, żeby się nawrócić. I kiedy Pan Bóg, moglibyśmy powiedzieć, nie reaguje natychmiast, powinien od razu skosić tych wszystkich złych. Nie, Pan Bóg czeka, dlatego że każdy jeszcze ma szansę na nawrócenie. Przypominam sobie taką sytuację również życia świętego Jana Bosko. Kiedy on w pewnym momencie, kiedy otwierał takie ośrodki dla młodzieży, która potrzebowała pomocy, organizował tam dla nich noclegi, jedzenie, wychowanie, szkołę, naukę zawodu. Okazuje się, że w pewnym momencie został oskarżony przez biskupa, że zdefraudował bardzo dużą ilość pieniędzy. Święty Jan Bosko przyznał się do tego. Przyznał się, mimo że on nie ukradł. Później po wielu latach okazało się, że to jego kanclerz gdzieś tam zdefraudował te pieniądze i one zniknęły i całą winę zrzucili na świętego Jana Bosko. Biskup później po fakcie spytał świętego Jana Bosko: dlaczego ty się przyznałeś? Przecież ty byłeś niewinny. Wówczas powiedział: przypuszczałem, co może się zdarzyć, że ucierpię
nie tylko ja na tym, ale przede wszystkim moi podopieczni, że biskup każe zamknąć te wszystkie instytuty, które niosą dobro tym chłopakom. I dlatego postanowiłem, że się przyznam, że wezmę karę na siebie i poniosę karę, mimo że ona była niezasłużona. Biskup mówi, masz rację, ja naprawdę chciałem zamknąć te twoje instytuty i twoi podopieczni by na tym stracili. Dlatego ta cierpliwość świętego Jana Bosko się naprawdę opłaciła, dlatego że później okazało się, że one dalej kwitły. Jeśli zobaczysz jakieś zło w twojej klasie, w kościele, w świecie, w sobie samym, to staraj się nie skupiać na tym, co złe, ale na tym, co dobre. I być może ta metoda jest najlepsza, dlatego że kiedy wyeksponujemy, zrobimy dobrą reklamę, dobru, to być może ona będzie bardziej przyciągająca niż to, co jest złe. Przyjmijcie, kochani, teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.